Udało się załagodzić konflikt pomiędzy Towarzystwem Nasz Dom, prowadzącym w powiecie mrągowskim domy dla dzieci, a starostwem powiatowym. Przypomnijmy, zarząd powiatu mrągowskiego chciał zrezygnować z dalszych usług towarzystwa, bo nie darzył organizacji zaufaniem. Obie strony doszły jednak do porozumienia, wyjaśniły sporne kwestie i jak na razie razem chcą dbać o dobro dzieci. Umowa zostanie aneksowana do końca maja roku przyszłego i w pierwszym półroczu roku 2010 odbędzie się otwarty konkurs dla wszystkich jednostek sektora NGO, które będą chciały prowadzić tego typu działalność na terenie powiatu mrągowskiego. Tylko i wyłącznie od złożenia najlepszej oferty, takiej, która najlepiej zabezpieczy interesy młodych ludzi, którzy są pod opieką powiatu mrągowskiego, zależy to, kto będzie prowadził dalej tę działalność. Jesteśmy zadowoleni z takiego rozwiązania. Bardzo cieszymy się, że udało nam się zażegnać tę całą sytuację. Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i liczymy, że ta współpraca będzie układać się dla dobra naszych dzieciaków. Zarząd powiatu nie decydował się początkowo na przeprowadzenie konkursu, bo chciał szybko odsunąć towarzystwo od opieki nad dziećmi. Jak utrzymywał starosta mrągowski, Towarzystwo Nasz Dom prezentowało złą postawę, jeśli chodzi o komunikację ze starostwem. Ponadto otrzymywał liczne sygnały o nieprawidłowościach w opiece nad dziećmi, których skutkami były nawet konflikty młodych ludzi z prawem. Zarządowi zależało więc na szybkiej zmianie tej sytuacji. Kwestie sporne wyjaśniono na wspólnych spotkaniach i Towarzystwo Nasz Dom zadeklarowało w specjalnym piśmie do zarządu powiatu wolę uściślenia współpracy i naprawę wytkniętych błędów. Potwierdza to dyrektor domów dla dzieci w Mrągowie. Uściśliliśmy formy tej współpracy. Myślę, że tutaj w pewnym momencie zabrakło komunikacji. Będziemy nad tym pracować i tak jak powiedziałem, no będziemy pracować dla dobra dzieci, żeby naszym podopiecznym działo się jak najlepiej. Myślę, że te kwestie, które budziły nasze wątpliwości, w tej chwili są powoli wyjaśniane i tylko i wyłącznie od tego, czy zostaną one wyjaśnione do końca, zależy dalsza współpraca powiatu mrągowskiego z Towarzystwem Nasz Dom. Powiat mrągowski wierzy w to, że ludzie w rzeczywistości są gdzieś w głębi duszy dobrzy i mam nadzieję, że dla Towarzystwa Nasz Dom, tak samo jak i dla powiatu mrągowskiego, najważniejsze jest dobro dzieci i młodzieży przebywających pod naszą wspólną opieką, a nie tylko i wyłącznie partykularne interesy. Taką postawę do tej pory przedstawiało Towarzystwo Nasz Dom. Mam nadzieję, że taka postawa już nigdy więcej nie będzie prezentowana. Konflikt, który trwa od września, jest więc jak na razie załagodzony. Starostwo powiatowe przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu, a Towarzystwo Nasz Dom stara się realizować wszelkie założenia wypracowane podczas wspólnych spotkań z władzami powiatu. Obie strony podkreślają, że spory nie mają wpływu na opiekę nad dziećmi.